Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w mojej łazience. Tak, ścięłam włosy, ścięłam znowu grzywkę, ale odrzucimy ją dzisiaj troszeczkę na bok, bo po prostu nie mam siły dzisiaj jej układać. Posprzątacie ze mną łazienkę troszeczkę innym stylu, bo za taką czystość, nazwijmy, wiecie, taką higieniczną odpowiada u nas w domu panem i to on sprząta łazienkę, chociaż ostatnio mieliśmy śmieszną sytuację, bo i czym sprzątamy łazienkę i tak dalej, możecie znaleźć całą playlistę u mnie na TikToku. Jest taka playlista sprzątanie, no ale ja tam nagrywam te filmy o sprzątaniu i ostatnio pan mówi, że będzie sprzątał łazienkę, no i mówi do Antka, no bo przecież ja się tym zajmuję w domu, a Antek do niego wcale, że nie, bo widziałem na TikToku ostatnio, że to mama sprzątała. Więc jemu zostawiam tą część, wiecie, z szorowaniem prysznica i tak dalej, ale ja obiecałam, że zajmę się dwoma szufladami wstydu. Niestety mam kosmetyki w takiej szafce. Powiem wam szczerze, strasznie niewygodne rozwiązanie. Tęsknię za tym rozwiązaniem, które miałam w poprzednim mieszkaniu. Miałam takie wielkie lustro z otwieranym... Wiecie, to lustro się otwierało, z tyłu była szafka i kurde, jakie to było wygodne, że człowiek widział wszystkie kosmetyki. Ja tam narzekałam, że czasami coś mam w drugim rzędzie, ale mogłam to poustawiać. Tu jak otworzę, no pokażę wam. Wszystko widzę od góry i mamy do posprzątania. Tą szufladę już sobie kucnę, no, jest źle. I szufladę numer 2, w której jest jeszcze gorzej. Nie oczekuję, że w szufladzie numer 2 będzie jakoś dużo lepiej, bo to są takie kosmetyki, które mamy tutaj na zapas. Ale liczę, że przynajmniej będę wiedziała, no i powrzucam przeterminowane i zrobię taką, wiecie, selekcję, co używam w lecie. Na pewno SPF-y wjadą bardziej na górę, mimo że używam ich cały rok. No ale właśnie jakieś kwasy, których jednak nie zużyłam teraz, mimo że większość z nich mam takich całorocznych, ale wolę zostać na przykład jeszcze przy retinolu i tak planuję w lecie używać retinolu dalej. No i widzicie, jak właśnie ja otwieram i chcę wam pokazać teraz retinol, to wiem, jaki on jest marki i tylko pamiętam po górze, że nie ma wieczka na przykład, bo ciągle używam tego z Basic Labu i pokażę wam kilka fajnych kosmetyków, które mam albo które mi się skończyły, bo będę na przykład wyrzucać, więc sobie zrobimy taki przegląd kosmetyków, a przy okazji ja posprzątam, mam nadzieję, tą szufladę. Postaram się też dogadać z Cozy Bellą, bo dużo kosmetyków u nich jest dostępnych, więc może jakiś rabacik z wielkim uśmiechem, może na jakieś marki się uda ogarnąć, więc zerknijcie koniecznie w opisie. I zaczniemy, słuchajcie, od masek do twarzy, bo je lubię mieć tak na końcu, no bo nie korzystam z nich tak każdego dnia. I pierwsza niestety do wyrzucenia, bo już jej niedużo zostało, to jest z Heimisha. Taka maska z różowej glinki, którą potem sobie zmywacie. Także tu już niestety... Ach, idzie do kosza. Z takich zmywających masek to właśnie muszę sobie zrobić zapas, szczerze powiedziawszy, ale maski, które pokochałam i jeżeli oglądacie mnie, to wiecie od dawna, że kiedyś uważałam, że to jest marketing i bez sensu rzecz, ale teraz widzę, że no moja skóra bardzo lubi, czyli maski na noc. Mam taką z It's Tree, ale widziałam, że ona już jest niedostępna, nawet w tej szacie graficznej. Jest w dacie jeszcze ciągle, bo jest do 2024 roku. Ja ją niedawno otworzyłam i już jestem na wykończeniu. Ale w ogóle wszystkie maski właśnie tej marki bardzo dobrze mi się sprawdzają. Wydaje mi się, że jakąś mam w zapasach. Sprawdzimy. I tu mam miniaturkę, ale myślę, że do niej kupię pełnowymiarowy produkt. To jest z Paula Choice. Powiem wam szczerze, przekonałam się do tej marki. Mam od nich też płyn do mycia twarzy, chyba nawet z tej samej serii, tej nawilżającej. I mam go pod prysznicem i kurde, jak on fajnie, tak delikatnie myje, ale nie o tym. To też jest właśnie ta maska na noc. Ja już używałam ze 4 razy, a jeszcze coś tam, nawet sporo mamy. Taka niby maleńka, bo tutaj nie wiem, słuchajcie, ile mamy tych 15 ml, ale myślę, że ona mi spokojnie wystarczy gdzieś na 7-8 użyć. Jeżeli chodzi o nawilżenie, to stosuję kwas hialuronowy. Pamiętajcie, że gdzieś po 15-30 sekundach od jego nałożenia trzeba go domknąć kremem, żebyście go nie zostawiali, bo może wam po prostu wysuszyć skórę. I ten, nawet nie wiem, Effiore, nie byłam z niego zadowolona za bardzo i teraz mam pod
dwoma postaciami. Po pierwsze mam taką mgiełkę z Q+A, chyba tak się nazywa ta marka. I to jest taka mgiełka do twarzy właśnie z kwasem hialuronowym. I mam jeszcze z marki Cosarex taką, mam nadzieję, że w końcu poprawnie wymawiam, takie serum i ono nie jest najtańsze, ale słuchajcie, jest rewelacyjne. Tyle, że u mnie bardziej sprawdza się na wieczór, bo nie współgra do końca z moimi SPF-ami. Ja, jeżeli chodzi o SPF, to używam, to już jest na wykończeniu i właśnie jest już przygotowane, że jak się skończy Altruist, więc tu już wam nie będę pokazywać potem SPF-ów i Basic Lab, taka lekka emulsja i gdzieś mi to nie chyta. Zobaczę, może jeszcze kupię któryś z tych takich bardzo lejnych i czuję, że po prostu się ślizga potem, więc stosuję go po prostu na wieczór, ale no czyni cuda z moją skórą. Dobra, zrobiłam przegląd kwasów i tak, ten zostaje, pan M go używa, to jest ze Skintry Light Your Skin i on go używa tak dwa razy w tygodniu i bardzo ładnie tak ujednolicił jego skórę. I teraz zastanawiam się, bo mam jeszcze taki Bright Toner i on jest całoroczny i mam go do 2024 roku i myślę, że go schowam jednak do zapasów i wrócę do niego jak skończę retinol, bo nie zostało mi już tam tak dużo w opakowaniu. Teraz jeszcze będę stosować retinol, a potem sobie przejdę po prostu w trakcie wakacji na ten. No i dobra, zrobiłam selekcję w kremach i mam dwa na wykończeniu. Jeden to jest marka, której wcześniej nie znałam i bardzo mi podpasowała, Mary and May. To jest jakiś tam lotion z witaminą C i już jest dosłownie na końcówce. No i niestety na końcówce ten ceramidowy z Cosarex i to jest mój krem na dzień pod makijaż, jak się chce malować. To tym, bo super gra właśnie z SPF-ami i tak dalej, więc w ogóle miodzio. I jak jesteśmy już przy ceramidach, to niestety na wykończeniu jest już też ten krem, bogaty ceramidowy krem z Basic Lab'a. I mamy też dwa. Ten jest mój na noc, to jest taki prehalozowy, ciężkie słowo i też już na końcówce pan M ma lekką konsystencję, bo mieliśmy dwa i obydwa moim zdaniem są spoko, bo też mu czasami podbierałam. No, więc te idą, te, które są na wykończenie, idą trochę naprzód, żeby właśnie ich się pozbyć, no bo żeby potem wyciągnąć coś tam z tych zapasów. A jeszcze z takich rzeczy, kremów, masek na wykończeniu, dosłownie wykończeniu, ten z Embryolize i nie każdy się polubi z tym kremem, bo jak wiem, on ma w składzie parafinę. Ja mam turbo suchą skórę i ja go nakładam też bardzo często jako maseczka na noc. I słuchajcie, też z nowości, która mnie zaskoczyła, to ten, ta nowość z L'Oreala też jest spoko. I temat kremów, czy tam serów pod oczy, tu mam z The Ordinary, ten z kofeiną i on już jest dosłownie na wykończeniu i ja lubię tak, wiecie, trochę sobie mieszać, więc mam też ten, tego używam raczej na noc, to jest serum z liftingujące z Basic Lab'a i teraz też mam taką nowość, co to jest, jakiś L'Oreal z takimi kuleczkami, trochę nie do końca jestem pewna, czy to jest ok, higieniczne, no i mam wyczyszczoną zawsze skórę i jak to użyję, to też to przeczyszczam, więc wydaje mi się, że ok, no i to wejdzie pewnie w zamienniku za to i do tego na 100% wrócę. To jest chyba moje piąte albo szóste opakowanie tego z The Ordinary, więc do zobaczenia, kochany. Dobra, i na ten moment, tak jak mówiłam, z tyłu sobie położyłam te maseczki. Tu zrobiłam sobie taki kącik z serum, właśnie retinol, te kwasy. Tu mam te rzeczy z kwasem hialuronowym, wiecie, ja je kojarzę od góry po prostu, więc no mówię, nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie. Tu mam SPF-y, tu mam te wszystkie kremy, które wam mówiłam i tu pielęgnacja pod oczy. No niestety coś było mokre, no zaraz to wytrę. Tu postawię sobie część z makijażem. No i zaraz zobaczymy, co tu jeszcze z zapasów dołożę. Niejednokrotnie pytaliście też o moje krople do oczu. Te niestety gdzieś tam się zapodziały pomiędzy tym całym syfem, więc no już je wyrzucę. Ale od lat polecam je i no po prostu jak będę teraz w aptece, to kupię kolejne opakowanie. No dobra, jestem naprawdę dumna. Tu mam wszystko do makijażu. Tu sobie ułożyłam, zawsze tu leżą paletki. Tu są takie rzeczy, wiecie, tam ogólne moje aparaty, jakieś tam pasta do włosów, co to jest wosk, pasta, nie wiem nawet co to jest, chłopaki używają.
No i te kosmetyki, które Wam wcześniej pokazywałam, jeszcze tutaj sobie dałam moją szczoteczkę i tego miejsca jest naprawdę dużo, aż się, wiecie, dziwnie czuję, żeby tutaj nie podrzucać. No i chyba się bierzemy za część drugą szuflady, co? Dobra, słuchajcie, przyznam szczerze, nie chce mi się tego wszystkiego wyciągać, bo jak zaczęłam to przeglądać, no to i tak tutaj nie zrobię tak ładnie, jak tu, wiecie, poukładane. O, super, że mi się przewróciło, czyli jednak nie mogę mieć aż takich luzów albo, no bo ten to jest do peelingu kawitacyjnego, muszę to jakby delikatniej, albo zastawię sobie to, żeby to tak pewnie jak uderza na końcu, to tam się rusza. No i to i tak jest taka szuflada, że otwieram i muszę widzieć z góry, więc no widzę, co powinnam widzieć, co chciałabym widzieć, ale z rzeczy, które wyciągam na górę, to ten kwas z The Ordinary i my go używamy, słuchajcie, do ciała. I normalnie po prostu po umyciu i dokładnym wysuszeniu, to jest istotne, ja sobie go nakładam na, to jest moje drugie opakowanie, na skórę, ona się delikatnie łuszczy i mam zamiar jeszcze teraz, póki nie ma takich, wiecie, upałów bardzo mocnych, sobie zrobić taką 2-3-tygodniową kurację. Oczywiście ja nie opalam skóry i smaruję się 50-tką jak coś i tak jak sądziłam, jedną maseczkę na noc znalazłam. I przekładam na górę tą właśnie overnight, też nawilżającą maseczkę, to jest ryżowa, jak dobrze sobie widziałam, maseczkę z Cosarex. Także idzie tam sobie też, o, ona zabezpieczy nam tutaj z tymi dwoma. No i wierzę, że tak długo zostanie i tak będzie ładnie i tu czysto, więc trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał, zerknijcie do opisu, mam nadzieję, że jakiś rabacik dla Was ogarnęłam. Postaram się też dogadać z Cozy Bellą, bo dużo kosmetyków u nich jest dostępnych, więc może jakiś rabacik z wielkim uśmiechem, może na jakieś marki się uda ogarnąć, więc zerknijcie koniecznie w opisie.